prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w Mocnej Rozmowie. Dziś naszym gościem Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, mamy nowy rząd, nowego wojewodę mazowieckiego. Jak to przełoży się na inwestycje dla ziemi radomskiej? Poseł Fogiel, będąc tutaj w naszym studiu w ubiegłym tygodniu, wyrażał obawy o chociażby lotnisko i S-12. Czy pan jest spokojny o te inwestycje? Czy nowy rząd to jest gwarancja dla tych inwestycji? Znaczy, lotnisko jest wybudowane i płacą za niego mieszkańcy Radomia, dlatego że taką decyzję wtedy i takie warunki współpracy narzucił nam rząd Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest inwestycja wprost Skarbu Państwa, bo terminal, wszystkie drogi dojazdowe czy parkingi to jest inwestycja, która została wybudowana przez PPL, ale za nią przez najbliższe kilkanaście lat płacić będą mieszkańcy Radomia i to jest zapisane w każdorocznym budżecie. Dlatego może tutaj dla pana Fogla krótka lekcja z Radomia. Być może pan poseł po tym, jak wyprowadził się jako młody człowiek z Radomia do Warszawy, przestał zwracać na pewne rzeczy uwagi. Przypominam, za to płacą mieszkanki i mieszkańcy Radomia. Jeśli chodzi o trasę S12... Pani redaktor, na pewno rozwój będzie większy niż to, co w tej chwili gwarantuje nam PPL, kiedy po wyborach, kiedy skasowano część połączeń do Paryża, kiedy tak naprawdę nie ma nowej siatki. My musimy zrobić wszystko i zrobimy wszystko, by realnie centralny port komunikacyjny to był Warszawa Chopin, Warszawa Modlin i Warszawa Radom. I taki triport, być może czasami wspomagany przez Łódź i Lublin, pozwoli nam na to, by zwiększać ilość pasażerów, by jak najlepiej radomskie lotnisko się rozwijało. Od tego jest spółka PPL, w tej chwili CPK, tak tę spółkę przemianowano, by to lotnisko się rozwijało, ale wie pani, no coś, co jest wybudowane, no to już jest kwestia tylko zarządzania, a nie gwarancji tej inwestycji, bo ta inwestycja już jest i można powiedzieć, że nawet już księgowo się amortyzuje. No, na tym to polega. Jeśli chodzi o S12, zastajemy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z dwoma ogłoszonymi przetargami z wpłyniętymi ofertami na dwa krótkie odcinki. Pozostaje ten najważniejszy, czyli obwodnica Radomia w śladzie trasy S12, ta, która wzbudza największe emocje, bo to działki, działeczki, jakieś naciski na to, którędy ta droga ma płynąć. Z jednej strony mieszkańcy, z drugiej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości. My, już o tym rozmawiałem z ministrem Klimczakiem, tak samo panu ministrowi Klimczakowi, który jest wybrany jako poseł z ziemi łódzkiej, z Piotrkowa Trybunalskiego, tak i mnie jako posłowi z Radomia, bardzo na tym zależy. Mamy tutaj jednomyślność w tej materii, zrobimy wszystko, żeby trasa S12 jak najszybciej została wybudowana. Trzeba powiedzieć jasno, ten rząd nie ma jeszcze tygodnia, już udało się odblokować środki z KPO, pierwsza transza, kolejna transza, ministerstwa pracują w tej chwili priorytetowo nad złożeniem budżetu, bo tutaj nie otrzymaliśmy projektu budżetu od rządu Prawa i Sprawiedliwości i w konsekwencji będziemy zajmować się wszystkimi naszymi postulatami, nie tylko ze 100 konkretów, ale również tymi postulatami, które składaliśmy jako kandydaci, jako parlamentarzyści. Dla mnie oczywiście trasa S12 jest bardzo istotna, ale nie zapominam o swoich poprzednich zobowiązaniach i projektach poprawek do budżetu, jak chociażby śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i kolejna stacja. No, rozwijamy się jako ziemia radomska i jak najbardziej powinniśmy takie bezpieczeństwo Polek i Polaków, Radomian, mieszkańców ziemi radomskiej tak, poprawiać. Powiedział, że nie ma jeszcze tego projektu, nie macie go, ale czy jeżeli będzie, a nie znajdą się w nim te projekty, o których pan mówi, poprawki, o które pan przez lata zabiegał, to będzie pan się o nie starał w tym budżecie? Mamy ekstraordynaryjny czas. Po pierwsze, w tej chwili zmiana władzy spowodowała, że nie mamy budżetu. Ja każdą poprawkę, którą składałem i składam, muszę wskazać źródło finansowania, czyli muszę pokazać, skąd zabiorę i na co przeznaczę. Jasne jest, że zabierzemy pieniądze na telewizję publiczną w takim kształcie, jakim ona była w tej chwili, bo to jest koniec ścieku który płynął przez ostatnie 8 lat. Zresztą to, co w ostatnich dniach pokazują pracownicy mediów prorządowych, no, woła o pomstę do nieba i systemowo te pieniądze musimy przeznaczyć na inne dziedziny naszego życia w skali kraju, więc prawdopodobnie takiego źródła finansowania nie będę mógł wskazać do tych poprawek. Chcąc być odpowiedzialny w tej materii, będę rozmawiał zarówno z ministrami w
teraz przy tworzeniu tego budżetu już pewne działania podjąłem, ale również i w kolejnych miesiącach, by te poprawki, które, na których mi zależy, znalazły się w tym budżecie. Ale pragnę zwrócić uwagę, że najważniejszym z postulatów, o którym mówiliśmy, i ja również mówiłem, to są podwyżki dla nauczycieli, przedszkola, szkoły, ale również nauczyciele uniwersyteccy, w naszym przypadku Uniwersytetu Radomskiego, dostaną 30% podwyżkę, a 20% otrzymają podwyżkę wszyscy pracownicy sfery budżetowej. Policja, straż pożarna, kolej, pracownicy administracji rządowej, pracownicy uniwersytetów. To wszystko są pieniądze pochodzące z budżetu państwa. Panie pośle, no właśnie, jak to się uda spiąć? Bo z jednej strony mówicie o tym, że od 1 stycznia 800+, czyli o czym wy mówiliście, ale też i Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej, a z drugiej strony te wysokie podwyżki 30%. Dzisiaj jest sesja budżetowa Rady Miasta. Prezydent, tutaj samorząd od lat właściwie mówi o tym, że subwencja jest niewystarczająca, że nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę. Czy te podwyżki rządowe przyznane przez państwa będą finansowane w 100% z budżetu państwa? Czy no, przerwiecie ten łańcuch, z którym samorządy się do tej pory zmagały, że trzeba było dokładać do wynagrodzeń pracowników oświaty? Pierwsza rzecz to w tej chwili na rozpoczętej już sesji budżetowej skarbnik przedstawia budżet na podstawie prognozy przekazanej przez ministra finansów kilka tygodni temu, a może nawet kilka miesięcy temu, więc on nie miał jeszcze tego projektu, nad którym my w tej chwili pracujemy i który wejdzie w życie zapewne w lutym, z obowiązywaniem od 1 stycznia, mam na myśli podwyżki w sferze budżetowej i dla nauczycieli. Dlatego w tej chwili w tym budżecie miasta ta podwyżka nie jest ujęta. No tak, ale pani będzie, pośle, będzie na pewno zmiana ustawowa, która będzie również zmieniała budżet miasta. I ten budżet miasta, my o tym mówiliśmy od zawsze, subwencja oświatowa musi pokrywać w 100% to, co jest realnym wydatkiem. To, co jest realnym wydatkiem. I ta subwencja oświatowa to nie są tylko i wyłącznie wynagrodzenia, tam są również inne rzeczy. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, na pewno zrobimy wszystko, by już od 1 stycznia każdy nauczyciel otrzymał 30% podwyżkę. Skąd wziąć na to pieniądze? Powiedziałem. Po pierwsze, zlikwidować szczujnię z Woronicza. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Ten ściek hejtu, nienawiści nie może płynąć. Nie mogą dziennikarze, którzy tam pracują, albo ludzie nazywający się dziennikarzem i parający się dziennikarstwem, zarabiać po kilkadziesiąt tysięcy złotych, nawet w lokalnych stacjach po kilkanaście tysięcy złotych. Znaczy, to jest nienormalne i z tą nienormalnością musimy skończyć. Panie pośle, to jeszcze pytanie o Wolanowską. Apelował pan do ministra Kosztowniaka, kiedy pełnił tę funkcję przez 2 tygodnie, żeby przyspieszył, odblokował pieniądze na Wolanowską. To się udało. Jest satysfakcja dzisiaj z tego i czy myśli pan, że ten projekt zostanie zrealizowany? Cieszę się, że wspólnie z radomiankami i radomianami, którzy podpisywali petycję do BGK-u, ja również pokusiłem się o apel do ministra na godziny, do Andrzeja Kosztowniaka. On chyba 380 godzin pełnił swój urząd. Złośliwi twierdzą, że nawet nie zdążył w roli ministra przyjechać do Radomia. Udało się, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał promesę na ręce prezydenta miasta Radomia i ta ulica Wolanowska doczeka się remontu. Czy miał w tym swój udział Andrzej Kosztowniak? Tego nie wiem. Jeśli miał, to chwała mu za to. Jeśli nie, no to tylko, żeby się nie podpisywał pod tym sukcesem. Panie pośle, to na koniec pytanie o pana pracę w rządzie. Jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych. Pan o sytuacji w polskiej policji mówi już od jakiegoś czasu. Czym chciałby się pan zająć w tej komisji? Pierwsze, to nie jest funkcja rządowa, tylko parlamentarna. Nie jestem członkiem rządu i na ten moment skupiam się na pracy parlamentarnej, a nie pracy w rządzie. Będę skupiał się na pracy w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście zmiana wizerunku polskiej policji, zabezpieczenie, by polska policja była niezależna od nacisków politycznych. To jest jeden z podstawowych postulatów, który mam, ale również zwiększenie wynagrodzeń pracowników cywilnych polskiej policji. To są wszystkie rzeczy, którymi będę się w najbliższym czasie zajmował, ale również kwestia dotycząca tego, by w polskiej policji przestrzegane były przepisy i regulaminy.
Przed wejściem na antenę pani zapytała mnie o ten wystrzał. Czy ja będę go wyjaśniał? Nie, nie będę go wyjaśniał. Od tego jest prokuratura, Biuro Spraw Wewnętrznych. Ja mogę zrobić tylko wyłącznie wszystko, by takie sprawy nie były zamiatane pod dywan. Choć tutaj muszę przyznać, bardzo otwarta współpraca z komendantem miejskim, który wyjaśnił mi to bardzo sprawnie, bardzo szybko. I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa.